Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj komentarz w związku z tym, co się dzieje w Indiach, chociaż powinniśmy powiedzieć inaczej, nie wiem, zapytam gościa, dr Krzysztof Iwanek, Ośrodek Badań Azji, Ashboy w Warszawie. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. No właśnie, trochę zszokowała nas ta informacja. Na pewno ktoś, kogoś, kto nie obserwuje sytuacji wewnętrznej i tutaj jak powinienem teraz powiedzieć? Jeżeli chodzi o nazwę, którą Indie zaproponowały, to współczesna nazwa w języku hindi, która teraz ma być podobnie formalnie wprowadzona, to Bharat. Dlaczego? Skąd właściwie ta decyzja? Skąd, dlaczego władzom zależy na tej zmianie? To znaczy, po pierwsze powinienem podkreślić, że jeszcze powinniśmy, myślę, poczekać na ostateczne potwierdzenie, że taka zmiana nastąpi. Nie wszystkie sygnały dla mnie z ostatniego tygodnia na ten temat były oczywiste, ale zakładając, że to nastąpi, dlaczego uważam, że nastąpi? Otóż w Indiach, w takich językach jak hindi, nazwa Bharat to jest bardzo powszechnie używana nazwa i jest to nazwa, która ma bardzo głębokie i można powiedzieć tradycyjne korzenie, to znaczy ona wywodzi się z sanskrytu, czyli starożytnego języka Indii, gdzie jedną z nazw na Indie, najpierw na jeden region Indii, ale już mniejsza o szczegóły, a z czasem na całe Indie było Bharatavarsha, czyli obszar, region, jakkolwiek to nazwać, związany albo z plemieniem o nazwie, plemieniem Bharatów, albo królem o imieniu Bharata. Jakby pozostawiając już na boku tę historię, bo nie za bardzo, to jest takie na poły legendarne plemię, na poły legendarny król. Grunt, że od tych starożytnych, półlegendarnych, półhistorycznych nazw utrzymała się do dziś nazwa na Indię właśnie, która brzmi Bharat. Ona funkcjonuje równolegle z co najmniej dwiema innymi nazwami. Jedną jest nazwa Hindustan, która jest taką nazwą, nie chcę powiedzieć zbyt długie historie, bo widzę, że się rozgaduję, ale pokrótce. Nie, na spokojnie. Na pewno ciekawi słuchacz. Można powiedzieć, że tak, nazwa Bharat pochodzi z sanskrytu, więc jest w takiej prostej linii najstarsza i najbardziej, można powiedzieć, tradycyjna. Nazwa Hindustan, też bardzo często używana, jest związana z władzą muzułmańską i z tym, jak Indie, nazwa na Indie przeszła pewne transformacje, jak w języku perskim, który był językiem elit muzułmańskich w Indiach. I wreszcie mamy nazwę India, która również ma za sobą długą, skomplikowaną historię przez języki perski, grecki i formę India uzyskała w języku angielskim. I muszę podkreślić, że nazwa India, u nas po polsku India, a w Indiach India, jest też powszechnie używana, no ale w Indiach jest świadomość, że w formie India ta nazwa skomplikowanej, długiej tradycji sięgającej właśnie perskiego i greckiego, to jest ostatecznie forma angielska i w tej formie narzucili ją Anglicy. I mimo że język angielski jest dość powszechny w Indiach i w związku z tym powszechnie na własny kraj mówią Indusi India, no to jednak te osoby, którym zależy na pewnej wyrażeniu pewnej tożsamości, przywiązaniu do tradycji, to razi, no bo wyobraźmy sobie, że my byśmy nasz kraj mówili, nie wiem, Polen, dlatego że byliśmy kiedyś germanifikowani, albo Polsza, dlatego że byliśmy rusyfikowani. My to odrzucamy, prawda? My byśmy przynajmniej w wewnętrznym dyskursie podkreślali, nie będziemy używać obcego wariantu naszej nazwy kraju.
Będziemy używać naszej wymowy. I w Indiach ta nazwa Bharat, jak mówię, ona nie jest jedyna, ona jest z trzech używanych, a ona dość powszechna i w tym sensie to nie jest zmiana. Zmiana, jak rozumiem, rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście się dokona, to jest zmiana zewnętrzna, polegająca, jak rozumiem, na tym, że oczekuje się, że Indie mają zmienić swoją formalną, międzynarodową nazwę, czyli to jest coś takiego, co zrobiły niedawno Czechy czy Turcja. Także Czechy powiedziały, my nie jesteśmy Czech Republic, nie jesteśmy Republika Czeska, my jesteśmy, nie Czechia. rozumiem, tak, zastanawiam się, czy po angielsku, nie chciałbym tu się pomylić, może lepiej, jak będę trzymał Indii, czy oni w takim razie oczekują, że to się będzie wymawiało Czechia czy Czechia, tego nie wiem, ale w każdym razie kraj mówi, że to jest nasza nazwa na zewnątrz, czyli w ten sposób nie tylko mówi jakby swoim obywatelom, że my się tak nazywamy, bo oni tak mają swoją nazwę w swoim języku, tylko że tak chcemy, żeby inni na zewnątrz nas nazywali. I no, wydaje mi się, że jest to taki element, można powiedzieć, polityki tożsamościowej, to znaczy jest to podkreślenie, że my odrzucamy pewne angielskie naleciałości, nawet jeżeli one nie są tak rzadko używane w kraju i my je odrzucamy do tego stopnia, że chcielibyśmy, żeby inne kraje to uszanowały i nazywały nas tak, jak my byśmy chcieli sami być nazywani. Wydaje mi się, że nawet jeżeli to oczywiście powoduje pewne kłopoty takie no, komunikacyjne, bo no, nie każdy, no, każdy wie, jak wymówić India, nie każdy wie, jak wymówić Bharat. Natomiast co do zasady uważam, że każdy kraj powinien mieć pewne do tego prawo, prawda? Znaczy, jeżeli jakiś kraj mówi, my nie chcemy się nazywać tak, nazywajcie nas tak, bo to czasem są bardzo trudne historyczne kwestie, prawda? Czasem jakiś kraj, jego nazwa została narzucona przez jakichś najeźdźców albo pochodziła od tego, jak sąsiedzi ich nazywali. I to zrozumiałe, wydaje mi się, że jakiś naród czy państwo chce być nazywany przez innych tak, jak w danym kraju jest tradycyjna, powszechna nazwa. W związku z tym wydaje mi się, że w Indiach są tu pewne kontrowersje, bo niektórzy to tak odczytują, że to jest zwrot taki za bardzo w stronę polityki tożsamościowej, ale myślę, że to nie będzie jakaś wielka kontrowersja. To bardziej, według mnie, ta zmiana będzie oznaczała, że to my będziemy musieli się dopasować, my w sensie cały zewnętrzny świat. No i jak to wyjdzie, tego nie wiem. Znaczy, jak powiedziałem, uważam, że tak jest w porządku, że rząd indyjski ma się prawo tego domagać, aczkolwiek na przykład nie wiem, ile osób używa nazwy na przykład Tyrkię, nie wiem, czy ja to w ogóle nawet dobrze wymawiam, na Tak, Turcję, tak. prawda? Czy dalej powszechna jest nazwa Turki? Więc dla mnie jednym zdaniem to jest trochę tak jak na przykład z moim imieniem. To znaczy rozumiem, że mam prawo jakby podkreślać, że moje pełne, właściwe, tak jak w języku polskim imię brzmi Krzysztof. Natomiast równolegle powinienem sobie też zdawać sprawę, że dla wielu cudzoziemców to będzie strasznie trudno wymówić. No, nie każde imię jest tak trudne jak moje i stąd też to ja się często poddaję, to znaczy nawet nie tylko poddaję, to w komunikacji z kimś z zagranicy często mówię, że jestem Chris, żeby było łatwiej. I to jest mniej więcej taki wybór, wydaje mi się, przed jakim kraje stoją. Albo postawiamy na tradycję i tożsamość, ale kosztem tego, że cudzoziemcy będziemy od nich oczekiwać, że będą się musieli nauczyć trudniejszej dla nich nazwy. Albo stawiamy na prostotę, na jakąś już przyjętą nazwę, ale to może być nazwa po części dla nas obca, niewygodnie historyczna, przekręcona. I w związku z tym to się odbywa kosztem tożsamości. To jest wybór, przed jakim Indie stały, no i długo uważały, że no dobrze, część z nas też mówi India, cały świat mówi India, to w porządku. No ale teraz rządzi Indiami hinduska prawica, rządzą Indiami hinduscy nacjonaliści, którzy dużo bardziej stawiają na politykę tożsamościową i wielu obszarów z ich poglądów nie przepadam za nimi, bo się z nimi wprost nie zgadzam. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę kraju, to uważam, że jeżeli rzeczywiście jest to ugruntowana już w Indiach nazwa, bo jest to nazwa pochodząca z sanskrytu, więc starożytnego ich języka, to uważam, no, że mają do tego pełne prawo. Ja też musiałbym w takim razie pomyśleć nad wersją międzynarodową swojego nazwiska, Grzeszczuk. Nie wiem, czy ktoś chciałby wypowiadać na pewno z zagranicy. Bardzo dziękuję za ten komentarz, doktor Krzysztof Chris Iwanek. Kłaniam się. Dziękuję za zaproszenie.